To jest top trend naprawdę tego, który obecnie się dzieje w fotowoltaice. To jest stworzenie perowskitu, który będzie stabilny przez 10-20 lat. Perowskit to jest około 500 nanometrów, to jest mniej niż komórka w ciele człowieka. perowskity zaczynały swoją przygodę w fotowoltaice z wydajnością około 4%. Teraz te takie najlepsze, zoptymalizowane warstwy otrzymywane w laboratoriach. No umówmy się nie w fabrykach jeszcze, ale, ale jednak, osiągają prawie bądź ponad 25%. Tak, czyli to już przekraczają te komercyjne ogniwa krzymowe. Dało nam się to zrobić w takim procesie produkcyjnym, który może po prostu obniżyć koszta produkcji. Teraz jest prawdziwy boom na, na świecie na, na te technologie. Wierzysz to, że w fotowoltaice to jest dzisiaj ten najważniejszy kierunek rozwoju? Tak. Perowskity miały zmienić świat odnawialnych źródeł energii. Były odmieniane przez przypadki w wielu tytułach prasowych, jak dotąd nie zrewolucjonizowały świata odnawialnych źródeł energii, ale jest jeszcze na to szansa. Polak wraz z zespołem naukowców z innych ośrodków na świecie ujawnił przełomowe wyniki badań, patrząc na perowskity z trochę innej perspektywy, ujawniając szczególny sposób ich wykorzystanie i zwiększenie ich widowności. Właśnie o tych przełomowych wynikach badań będę rozmawiał na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z współautorem tego artykułu, Maciejem Krajewskim. Cześć Macieju. Cześć Maćku. Ale zanim porozmawiamy o, o waszej pracy naukowej, powiedz mi, czym są w ogóle peroskity? Dlaczego świat jest tak wpatrzony w peroskity jako alternatywę dla paneli fotowoltaicznych? Okej, okay, no więc peroskity to jest cała rodzina materiałów, które charakteryzują się taką specyficzną budową krystaliczną. I perowski, tak naprawdę, to jest, to jest cały zbiór tych różnych materiałów. One mogą mieć różną, e, różny skład. To znaczy, możemy podmieniać różne atomy w tej, w tej komórce elementarnej, w tym krysztale, i dzięki temu otrzymywać zupełnie inne materiały. Materiały o różnych właściwościach optoelektronicznych. I przez to świat je tak pokochał, bo krzem to jest tak naprawdę. No, materiał, z którym, może, który jest niesamowity. Umówmy się, tak, cała elektronika stoi na krzemie, cała fotowoltaika obecnie też, ale on nie daje takiej możliwości przestrajania, takie jak dają perowskity. To znaczy, ma, ma taką samą przerwę przerwę zbronioną, czyli to jest podstawowy parametr, który definiuje półprzewodnik, czyli to, jak on oddziałuje ze światłem. I peroskit z kolei jest, jest materiałem półorganicznym przynajmniej ten fotowoltaice używane i możemy bardzo wiele rzeczy tam dostrajać. Czyli możemy ulepszać jego e, własno, własności optyczne. Dzięki temu możemy też zbierać więcej światła. Tak no tak w skrócie u, rzecz ujmując. Możemy po prostu stworzyć ogniwo o wyższej wydajności. To jest jakby jedna rzecz, czyli Perowski to jest, e, jakby to powiedzieć, taki playground. Możemy tam wszystko, wszystko zmieniać, możemy je, Używać różnych metod syntezy, różne związki i przez to otrzymać materiał, który jest dostosowany no, w najlepszy możliwy sposób do fotowoltaiki. To jest jakby jedna rzecz, czyli ta możliwość, yy, możliwość modyfikacji uh -huh. tego materiału. Druga to jest łatwość syntezy. Yy, pero, yy, perowski właściwie można otrzymać w yy, bardzo niskiej temperaturze, do 100 iluś stopni, czyli to nie wymaga gigantycznych pieców, yy, nakładu energii podgrzewania tego wszystkiego przez ileś tam godzin powolnej hodowli to jest y, materiał który się otrzymuje z roztworu tak naprawdę czyli mamy, mamy związek który jest y, cieczą nakraplamy go sobie na jakąś powierzchnię no i on z czasem krystalizuje Więc to jest niesamowite, niesamowicie prosta metoda niesamowicie też y, też przez to tania tak? jeżeli mówimy o fotowoltaice no to y, abstrahując już od piękna tego efektu i tego jak możemy generować energię ze słońca to tutaj się liczy jednak yy, no ten stosunek ceny do, do ilości energii, którą możemy yy, pozyskać. No i tutaj perowski ty są niesamowicie yy, przodujące w tym. No tak, ale odkąd 200 lat temu mm. lew perowski odkrył ten surowiec naturalny, jakim jest perowski, jego właściwości, tak. do dziś o perowskich tak się w zasadzie tylko mówi. Natomiast one nie są nigdzie w praktyce wdrażane. Sam uczestniczyłem w tak. otwarciu. <laughs> Pierwszej linii produkcyjnej we Wrocławiu prototypowej Saule Technologies. Uczestniczyłem też w otwarciu fabryki, e, gdzie lamele, czyli te żaluzje, zawierały paroskity, ale one nie zmieniły nic w sektorze odnawialnych źródeł energii. No to prawda. Jakby, natomiast pamiętajmy o tym, że w świecie nauki często jest tak, że bardzo obiecujące odkrycia, e, które potencjalnie zmieniają rynek i potencjalnie zmieniają świat. no. Potrzebują po prostu czasu, żeby dojrzeć. I peroskit, tak jak powiedziałeś, opisany przez, przez rosyjskiego naukowca tam 200 lat temu, to nie jest ten sam Peroskit, co, który się używa dzisiaj w fotowoltaice. Tak naprawdę w fotowoltaice, peroskity są obecne tak 15 lat. Czyli to w skali technologii i dojrzewania tego to nie jest dużo. Peroskity zaczynały swoją przygodę w fotowoltaice z, y, z wydajnością około 4%. Teraz te takie najlepsze zoptymalizowane warstwy otrzymywane w laboratoriach, no umówmy się, nie w fabrykach jeszcze, ale, ale jednak, y, no osiągają prawie bądź ponad 25%, mhm. tak? Czyli to już przekraczają, przekraczają te komercyjne ogniwa krzymowe. Natomiast pamiętajmy, że to są próbki wielkości paznokcia. Tym nie zasilimy całego domu czy całego kraju, prawda? To są malutkie próbki. To jest jedna rzecz. No a druga rzecz, y, którą na pewno poruszymy w tej rozmowie, to jest ta degradacja, prawda? Właśnie, chcemy zapytać o to, co jest mhm. dzisiaj tym największą bolączką, rozkitów? No to bez dwóch zdań to jest y, proces degradacji. To nie jest. Y, to nie jest materiał wytrzymały jak kryształ krzymowy, że. Można go wystawić na 20 parę lat na szkodliwe promieniowanie słoneczne, no tam jest UV, to wszystko się podgrzewa też do wysokich temperatur, to nawet krzemowy właściwy kryształ traci swoją wydajność w czasie, w czasie pracy. Peroskit, jakbyśmy sobie to tak wyobrazili, to jest tak cieniutka warstwa, to jest około 500 nanometrów mhm. czy to jest to jest mniej niż komórka w ciele człowieka, tak, tak jest cienka ta warstwa, więc ona siłą rzeczy jest bardziej podatna też na, na uszkodzenia, e, ale też tam zachodzą z uwagi na to, że to jest e, też jest element organiczny w tym, w, w tym związku, tam zachodzą procesy po prostu dyfuzji różnych jonów, utleniania. Perowski to jest bardzo wrażliwy na wodę i o tym też musimy pamiętać, że e, wszystko gra. Jeżeli, jeżeli pokażemy fajną próbkę w laboratorium, w izolowanym środowisku, w ochronnej atmosferze, zmierzymy wszystko 5 minut po syntezie, ale to nie będzie ten sam Perowskit po tygodniu, miesiącu, dwóch latach. To już będzie zupełnie inna bajka. No a jeżeli chodzi o fotowoltaikę, no to liczy się produkt i stabilność tego produktu, prawda? Nie chcemy zmieniać yy, co dwa lata swojego dachu, prawda, żeby cały czas mieć ten prąd. Więc to jest ta największa bolączka, żeby otrzymać produkt, który będzie 10-20 lat dostarczał, no powiedzmy 90% wejściowej mocy, tak, tej, od której zaczynaliśmy. No i powiem tak, literatura jest przeogromna, w sensie to jest top, top trend naprawdę tego który obecnie się dzieje w fotowoltaice, to jest stworzenie perowskitu, który będzie stabilny przez 10-20 lat. No i oczywiście są pewne postępy w tym, to znaczy no iteracyjne postępy, nazwijmy to, że co ileś miesięcy ktoś upublikuje pracę, w której powiedzmy obserwują po tysiącu godzinach spadek o nie wiem 3-4%, mhm. prawda? No i to są bardzo obiecujące obiecujące prace, obiecujące badania, natomiast Myślę, że do tego, żeby zagościło, tak, żeby Perowski zagościł na dachach, jest jeszcze daleka droga. I nie oszukujmy się, że to jest tuż za rogiem. To li, y, lektura tych y, wszystkich badań nie pozostawia złudzeń, że do tego jest jeszcze kilka lat. Na stronie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pojawiła się informacja o, o tym, że jesteś współautorem przełomowej pracy. <tryk> Przygotowany zresztą w środowisku międzynarodowym, jesteś jedynym Polakiem, który, który uczestniczył mhm. w przygotowywaniu tej pracy. Powiedz, co udało Wam się takiego przełomowego osiągnąć w obszarze peroskitów? Okej, okay. no więc ja nie lubię tego słowa przełom. Mhm. Wiem, że on się dobrze sprzedaje, dobrze się klika. Natomiast podejdźmy do tego bardzo szczerze, tak jak naukowcy, tak do tego, co się udało osiągnąć. Więc mm, to, na czym się skupialiśmy w tej pracy, to. Nie było a tyle synteza perowskitu. Ten perowskit, oczywiście, w, w Instytucie Fraunhofera jest niesamowicie eksploatowany. Tam jest cały no, zespół ludzi, nie wiem, ile tam jest 20-30 osób, którzy pracują tylko na perowskitach i którzy myślą, jak ulepszyć właściwości. No, I oni nam dają ten perowskit trochę, trochę w formie gotowej formuły, gotowego materiału. I my potem, nazwijmy to w cudzysłowie, bawimy się nim, żeby jeszcze go. Jeszcze pod, ulepszyć jego właściwości, a, dosło, a dokładnie jego właściwości optyczne. Więc y, praca, którą, którą opublikowaliśmy, y, dotyczyła właśnie tej y, najbardziej zewnętrznej warstwy, która odpowiada za y, efektywne wyłapywanie światła do perowskitu. Nie poruszyliśmy w tej rozmowie w ogóle, jak działa ogniwo. Może, mam nadzieję, że widzowie nie będą zagubieni może w tym. Natomiast, żeby ogniwo było efektywne, to Przede wszystkim absorpcja tego światła musi zachodzić w, w obrębie tak, tej tak zwanej warstwy aktywnej, czyli w naszym przypadku w Perowskicie. W tym cieniutkim, Cieniutkim jak komórka. No, tak, tak jak jak pomórka pomórka od komórki. Nie da się zobaczyć kołym okiem takiej, tak. takiej warstwy. Więc, żeby ta absorpcja tam zas, zaszła efektywnie, potrzebne najczęściej są potrzebne pewne dodatkowe dodatkowe działania. No i w przy przypadku krzemu, który jest dosyć wytrzymałym kryształem, wytrzymałym materiałem, możemy bardzo wiele rzeczy z nim zrobić, bardzo na różne sposoby go modyfikować. Na przykład wytrawić część tej powierzchni, która utworzy takie antyodbiciowe kształty, antyodbiciowe piramidki. No i to światło po prostu będzie, będzie lepiej uwięzione w tym krzemie, będzie mniej się odbijać. Jak spojrzymy na, na ogniwa krzymowe, no to one są najczęściej bardzo błyszczące. co znaczy, że dużo światła do nas trafia z powrotem, czy nie jest zaabsorbowane. Więc to, co się robi, to jest próba sprawienia, żeby one były jak najbardziej czarne, tak w skrócie mówiąc, żeby jak najwięcej światła absorbowały. Jeżeli chodzi o perowskit, to tutaj sprawa się komplikuje. Perowski nie można potraktować jakimś kwasem wytrawić za bardzo jest niesamowicie delikatny, wszystko w nim jest, jest po prostu wrażliwym materiałem na temperaturę, właśnie naświetlenie i inne czynniki, więc, więc była, był duży problem z tym, żeby jakby zoptymalizować jego odpowiedź, odpowiedź optyczną na światło, żeby obniżyć jak najbardziej odbicie od tego perowskitu w skrócie mówiąc. No więc nasza praca polegała na tym, żeby umieścić takie mikrostrukturę antyodbiciową, bezpośrednio na perowskicie. I takie prace w podobnym duchu istnieją. Jakby to, nie ukrywam, że to istnieją, istniały te prace. Natomiast to, co my zrobiliśmy to, co wydaje mi się, że jest ważne dla rozwoju całej tej technologii, to jest to, że my to zrobiliśmy jakby w jednym, w jednym ciągu produkcyjnym. To znaczy pokazaliśmy, że jest możliwe otrzymanie perowskitu. I bezpośrednio na tym perowskicie, naniesienie takiego związku, który się nazywa fotorezyst, i w tym fotorezyście odbijamy, jak babki w piaskownicy, tę mm -hmm. strukturę. I tego rzeczywiście doniesień na temat tej metody przy perowskicach nie było. I to, to jest nasz wkład w ten rozwój, powiedzmy, że udało nam się to zrobić w takim procesie produkcyjnym, który może. Po prostu obniżyć koszta produkcji, może, y, może przyspieszyć cały proces. To no jak bardzo może obniżyć koszta produkcji? No, tutaj nie chcę spekulować o liczbach. Mhm. Jakby nie, nie zajmuję się od strony biznesowej tym, tym przedsięwzięciem, więc no domyślam się, że y, tak, takie warstwy w ogóle istnieją w przemyśle, robi się je. Więc po prostu może to być zintegrowane z tym procesem produkcji. Tak sobie to wyobrażam. Natomiast o liczbach no, nie jestem w stanie tak powiedzieć. Tylko 10% z Was, oglądających to konto, obserwuje nasz kanał, subskrybuje nasze konto. A to subskrypcje pomagają nam docierać z treściami właśnie do Was. Jeżeli interesują Was treści, które tutaj publikujemy, zostańcie z nami na dłużej i subskrybujcie ten profil. Macieju, Ty nad tymi badaniami pracowałeś w Instytucie Fraunhofera w Niemczech. Powiedz mi, czym różni się praca w Niemczech ze środowiskiem akademickim niemieckim i praca w Polsce? Oczy, oczywiście, tak. tutaj. Oczywiście, Wydział Fizyki jest najlepszy. Na jest świecie. najlepszy, to wszyscy, wszyscy wiemy i się z tym zgadzamy. Natomiast ja jeszcze miałem no, niewielką próbkę do porównania, prawda? Nie jest... umniejszać znów sobie. <laughs> tak. Y, jeden Wydział Fizyki, czyli świat akademii, no, Instytut Fraunhofera, który jest siecią, która tak naprawdę łączy przemysł z nauką. Czyli tam siedzą ludzie, którzy mają zacięcie akademickie i robią swoje badania. Natomiast oni w toku tych badań zawsze myślą, jak można je sprzedać, skomercjalizować, co jeszcze ulepszyć. I myślę, że to była główna, główna różnica pomiędzy no, naszym Wydziałem Fizyki a, a Fraunhoferem jest taka, że, że tam myśli się raczej o tym dialogu z przemysłem. Tutaj myślę, że polska. Czyli po ma... prostu o tym, że efekt pracy naukowej nie może skończyć się tylko w eseju naukowym, w pracy naukowej, w publikacji tak. punktowanej, tak. ale tak. musi być po prostu wdrożony. Nie wystarczy cytowanie, musi być też też jakaś sprzedaż, wymierny, wymierny zysk. E, no ale Niemcy mają zupełnie inny, inną drogę, inny background. To jest e, wielki kraj o wielkim przemyśle, wielkiej tradycji właśnie e, wdrażania odkryć naukowych e, do przemysłu. My jeszcze mamy długą drogę do przejścia. No i musimy nad tym pracować krótko mówiąc. Acie, a jak ty w ogóle tam trafiłeś? E, Poszukiwałem po prostu zespołu, w którym mógłbym zrealizować, zrealizować swój staż, rozwinąć się w jakiś sposób. No i akurat, akurat Instytut Fraunhofera jest no, najlepszym ośrodkiem realizującym badania fotowoltaiczne w Europie. No i uznałem, że tam zapukam w pierwszej kolejności. No i po rozmowie kwalifikacyjnej okazało się, że się dogadujemy, że mają dla mnie... Zadanie, pewien pomysł, który możemy razem współpracować i się namyślić. No i pojechałem. <laughs> Mówiłeś, że się nie zajmujesz uh, biznesowym wdrożeniem tego rozwiązania, ale ktoś się zajmuje, mam nadzieję. <sharpet> ktoś się zajmuje. <laughs> Masz, pytam w takim kontekście, e czy ten efekt e waszej hmm. pracy naukowej ma szansę na bycie wdrożonym po prostu. Ja uważam, że tak. Jakby Staraliśmy się, już projektując te, te całe badania, staraliśmy się, żeby to było przeskalowywalne, nazwijmy to, żeby ta metoda, którą użyliśmy, czyli to jest nanoimprint, była, była łatwa do użycia na wielką skalę. Tak jak mówiłem, próbka, którą my badaliśmy, to jest centymetr kwadrat, ma, ma taką powierzchnię, więc to jest właściwie nic dla przemysłu. Natomiast ta metoda, którą my użyliśmy, Y, pozwala na bezpośrednie, y, bez, bezpośrednie pokrycie całego wave krzemowego. Tak więc to jest ogromny zysk, że nie musimy... Y, że mamy od razu tę skalowalność zapewnioną w tym procesie. I to jest, wydaje mi się, też istotne od strony komercjalizacji tej, tej metody. Tak? Obserwujesz rozwój Saule Technologies i y, kierowanej przez Olgę Malinkiewicz? Y, z doniesień prasowych, powiedzmy. Mm -hmm. nie, nie siedzę w tym tak głęboko, żeby, żeby jakiś udzielić, wiesz... żeby ocenić tę ocen, technologię. Ocenić tę te technologię jakoś bardzo, no, bardzo wyczerpująco, nazwijmy to. Raczej śledzę doniesienia prasowe i artykuły naukowe Ostatnio które polska publikują. biegła informacja, że ich perowski trafił na orbitę okołoziemską przy jednej z satelit. Powiedz mi, czy, czy polski, czy naprawdę, to, to pewnie wiesz. Czy naprawdę my jako Polska tą technologią jesteśmy gdzieś w czołówce na świecie, czy już dzisiaj ośrodków, które tworzą konkurencyjne technologie do Saule jest bardzo dużo? Myślę, że Saule Technologies wystartowało w dobrym momencie, to znaczy kiedy rzeczywiście było, tych, było takich firm, osób zajmujących się perowskitami, relatywnie niewiele, natomiast teraz jest prawdziwy boom na, na świecie na, na te technologie. Natomiast SAULE wciąż no, myślę, że może się pochwalić tym, że są, jednak mają linię produkcyjną. Jakieś, jakaś produkcja tam się odbywa. Więc tutaj no, nie mi wyrokować, co tam się dzieje. Ja, ja nie mam takiej wiedzy insiderskiej, że tak powiem, na ten temat. Natomiast jakieś doniesienia literaturowe na temat, na temat ich działalności no, są obecne, można się z nimi zapoznać. Krótko Bierzesz to, że to, jest, że fotowoltaice, peroski, to jest dzisiaj ten najważniejszy kierunek rozwoju? Tak. Powiem, powiem tutaj oczywiście na bazie tego, co czytam, czym się zajmuję i, i tak dalej, moja opinia może być błędna, jak, jak każda taka opinia wyrażona wyrażona przez naukowca, ale jednak dotycząca rozwoju technologii i do, dotycząca tego, co się wydarzy, nie da się wszystkiego przewidzieć. Natomiast Peroszkiet wygrywa w tych, w tych kwestiach, o których już rozmawialiśmy, czyli prostoty syntezy, niesamowitej wydajności, modyfikowalności tego związku, tego, że jest no, piaskownicą do zabawy, tak naprawdę, że można w nim bardzo wiele zmienić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, co dopiero parę lat temu w ogóle zaczęło, zaczęło raczkować i co zaczęło być dostrzegane przez świat naukowy. To jest połączenie właśnie perowskitu z krzemem. To znaczy ogniwo krzemowe nazywamy ogniwem monozłączowym, czyli tam jest tylko krzem, mhm. tak? Jest jedna, jedna warstwa aktywna. Natomiast no istnieją ogniwa fotowoltaiczne, które mają w swojej budowie kilka ogniw, takich mini ogniw, nazwijmy to, tak? Mają kilka warstw aktywnych, które zbierają odpowiednią część światła. I to, co jest tutaj niesamowicie interesujące, to jest to, jak Perowski dobrze współgra z Krzemem. To znaczy, że właśnie takim najważniejszym, fundamentalnym parametrem jest dostrojenie tej przerwy energetycznej Krzemu i Perowskitu. No i Perowskit jest na tyle elastyczny, że można połączyć Krzem, który ma przerwę energetyczną dosyć wąską. Z szeroko przerwowym perowskitem. I to sprawia, że no, ta, ta wydajność tego ogniwa rośnie do 30 kilku procent. I mówisz o tym, że perowskit w przeciwieństwie do krzemu może być też fleksyjny, czyli że możemy go nakładać, integrować mhm. z infrastrukturą, jak na przykład, nie wiem, żaluzje. No, a W przypadku krzemu tak. jest to po prostu trudniejsze, przez to, że jest cięższy mhm. i mniej integrowalny przez to. Tak, no właśnie. No i ta, yy, ta elastyczność tych, tych ogniw jest na pewno atutem. To się zgadzam. Natomiast ja tutaj podchodzę do tego od strony takiej yy, wielkoskalowej, makroskopowej, która mhm. decyduje o w ogóle energetyce w państwie, prawda? To, że będziemy nosić, nie wiem, ładowarki do telefonu, elastyczne, będziemy mieli ubrania, które coś tam nam naładują, czy, czy te, jak to się nazywa? Ekran, price, na... price tagi, mhm. tak? Te, no, to wszystko. Fajne. elektroniczne metki cenowe? Elektroniczne metki cenowe, dokładnie. To wszystko jest fajne, jakby nie negujmy tego, że też idzie, idzie to w stronę takiego miniaturyzacji tej technologii, prawda? Natomiast to, co mi wydaje się jeszcze ciekawsze od strony tej rozwoju tej technologii, no to jest ta wielkoskalowość, mhm. że ogniwa krzemowe obecnie te rekordowe mają tam 26%, te laboratoryjne, bo no, moduły mają tam 22, 3, no, zależnie zależnie od Pewnie danego panelu. I na te gotowe ogniwa, bądź prawie gotowe, tak, ale no ta technologia Pesnie. istnieje. Można, można nałożyć warstwę perowskitu z odpowiednimi tam jeszcze interfejsami, ale można to zrobić i otrzymać właśnie podwójne złącze, które nam no obecnie są doniesienia o ogniwach, które osiągają 31% w mhm. takim połączeniu. No jeżeli to przeskalujemy przez metry kwadratowe, kilometry wręcz może kwadratowe na całym świecie, no to to już robi różnicę. Więc ja bym perowskit, perows, rolę perowskitu upatrywał jednak tutaj. Natomiast to, co powiedziałeś o, o tym miniaturyzacji tego, tak, o elastyczności, no niewątpliwy atut może znajdzie swoją niszę, Natomiast ja bym nie przywiązywał się od strony energetyki, tak do, do, ak akurat do tej właściwości peroskitu. Jeżeli odłożylibyśmy na bok trochę e, peroskity i przyjęli, że nic z nich nie będzie i moich oczywiście właściwości, co jeszcze w fotowoltaice jest dzisiaj takim topikiem? <laughs> No, z rodziny takich organicznych właśnie związków czy półorganicznych, no to to, to właśnie cała organiczna fotowoltaika. Yy, tutaj nie jestem, że tak powiem, żadnym ekspertem, żeby się wypowiadać jakoś mocno na ten temat, ale doniesienia literatury też są bardzo obiecujące. Też są. Co to znaczy, organiczna? Yy, Organiczna, czyli taka, w którym. Surowce naturalne są wykorzystywane? Nie, w której y, związki he, z chemii organicznej są mhm. wykorzystywane. Poli, y, polimery, fulereny, mhm. takie, takiego typu związki. Y, czyli nie, nie kryształy, nie, mhm. y, nie materia nieorganiczna, tylko właśnie związki organiczne. Mam dla Was ważną informację. Zdecydowaliśmy się założyć Patronita po to, żebyście mogli tworzyć z nami społeczność i wspierać to, co robimy, popularyzację nauki, ale też po to, żeby współtworzyć z nami te treści. Dlatego, bo patroni będą aktywnie zaangażowani w możliwość tworzenia z nami treści, ale też otrzymywania ekskluzywnych materiałów. Wszystko dla popularyzacji nauki. Przez lata e, ujawniano wyniki badań tworzenia pierwszych krzemowych, elastycznych ogniw i też one nie zmieniły świata e, odnawialnych źródeł energii. Myślę, że to jest z tej skalowalności, że to jest fajny gadżet. To jest y, dobrze mieć coś takiego do zastosowań domowo-audytorowych, powiedzmy, żeby wyjść sobie z takim ogniwem, rozłożyć matę, naładować laptop, ale powiedzmy sobie szczerze, po co komu elastyczne ogniwa gdzieś na dachu, czy bardziej dopasowane może do jakiejś powierzchni, ok, ale po prostu widocznie gdzieś na jakimś, na jakimś etapie nie spinał się, brzydko mówiąc, Excel. Tak, i nie, nie, nie znaleziono naprawdę ogromnej niszy na te, na te ogniwa, tak najkrócej mówiąc. Podejrzewam też, y, że pewnie są mniej wydajne o te 2 czy 3%. Pewnie są, pewnie mówiąc te elastyczne, masz na myśli pewnie amorficzne. Tak, tak? okej, okay. no to one są po prostu mniej wydajne o te 2 czy 3%, a jak ktoś już wydaje te kilkanaście tysięcy, żeby mieć dużo, dużo energii odnawialnej na dachu, no to... No to chcę mieć jak najlepsze i mu zależy raczej na tym. Macieju, skąd u Ciebie zainteresowanie perowskitami? Kiedy szedłem tutaj na studia, miałem gdzieś z tyłu głowy, żeby robić coś, co się przyda ludziom. Że fizyka ja, przez wielu jest uważana za naukę, która gdzieś tam fruwa, fruwa wysoko, naprawdę i nie zajmuje się problemami ludzi na co dzień. Chociaż to taką to jest naukę fundamentalną. Naukę, tak. Naukę, która bada fundamentalne pytania o. O naturę rzeczy i, i prawa fizyki, i tak dalej. Oczywiście to jest błędny pogląd. Ja uważam, że fizyka jak najbardziej y, posuwa świat do przodu. I no, cały, ten, cały całe wielkie odkrycia XX wieku, można powiedzieć, że większość z nich, było dokonywane właśnie przez fizyków. Tak, to jest y, to jest niesamowita nauka, i. Dlatego chciałem, chciałem po prostu nią podążać. Tak? Chciałem jakoś rozwiązywać problemy, problemy ludzi i zajmować się jak najbardziej od strony praktycznej też. Tak Tak jak po, powiedziałem, te perowskity, który, o których tutaj rozmawiamy, one istnieją w mojej pracy naukowej. Natomiast ja bym powiedział, że bardziej się zajmuję fotowoltaiką obecnie. Perowskity, jako narzędzie do tego, żeby spopularyzować fotowoltaikę, zbadać ich włas własności i być może. Przeciągnąć jeszcze wyżej tę wydajność, jak najbardziej. Ale ja bym powiedział, że bardziej się tak zajmuję ogólnie fotowoltaiką, jako, jako dziedziną nauki, gałęzią, która ma, yy, no, ma nas po prostu uniezależnić od dyktatu węglowodorów. Nazwijmy to w taki sposób. Niezależni? Jeżeli mówimy o stuprocentowej niezależności, no to myślę, że. To też są ludzie mądrzejsi ode mnie, od razu powiem, którzy, którzy to badają, ale wydaje mi się, że nie jest to takie proste. Zawsze gdzieś paliwa będą obecne. Ale jeżeli chodzi o generację energii elektrycznej, no to no to, to jest droga, by, by, by ją rozwijać. Jesteś bardzo skromny. Eee, twoja skromność wynika z czego? Nie lubię za bardzo pompować oczekiwań. Nie, nie lubię czegoś takiego, za bardzo za, za dużą uwagę przywiązywać do po prostu jakiegoś tam nagłówka prasowego, a zostawiać z tyłu no, ciężką pracę wielu ludzi, którzy, którzy, którzy siedzą, siedzą nad tym i głowią się dalej, co, co zrobić lepiej. Często niestety technologie i. Tak kończą, że jako nagłówek prasowy. Ostatni przykład. To są nadprzewodniki w temperaturze azjatyckie, azjatyckie tak. Azjaty... Które okazały się fejkiem po prostu. No, tak. No i właśnie m, pytanie, czy autorzy mieli dobre intencje, czy po prostu to zostało przechwycone bardzo szybko przez, przez portale napompowane. E, chciałbym uniknąć takiej sytuacji. Informujmy ludzi, jak jest. Nie, nie, róbmy, nie róbmy tutaj gigantycznych nadziei na rewolucję, odwrócenie zupełnie energetyki i tak dalej, powoli róbmy swoją pracę i informujmy jak najbardziej rzetelnie. To powiedz jeszcze na samo zakończenie, czego naprawdę w takim razie możemy oczekiwać od naukowców mhm. i od fotowoltaiki w ostatnim, bliższym czasie, w perspektywie powiedzmy pięcioletniej. Co takiego się wydarzy w oderwaniu od tych okay. nagłówków prasowych, krzyczących, co rzeczywiście ma szansę się zmienić? Myślę, że stopniowa, stopniowe optymalizacje pracy Perowskitów z, z ogniwami krzemowymi, połączenie ich ze sobą, wdrażanie tej technologii na większą skalę. No i ta nieszczęsna degradacja, tak. Może za pięć lat być może opracuje się już Perowskit, a tak jak mówiłem, tam ta baza tych parametrów, które możemy modyfikować jest przeogromna i po prostu to są setki ludzi, którzy siedzą nad jednym parametrem tak tego i, i badają setki malutkich próbek, które potem przechodzą selekcję do coraz, do coraz bardziej wyśrubowanych po prostu standardów i dopiero wtedy można powiedzieć, że coś odkryliśmy. Więc ja, ja uważam, że będzie interacyjny wzrost jednak wydajności i i z, y, stabilności tych perowskitów. I ja w tym bym jednak upatrywał jakoś, y, jakąś, nazwijmy to, nadzieję. No, fotowoltaika ma się bardzo dobrze, nawet, y, nawet bez perowskitów wdrożonych na, na wielką skalę. Ale, ale myślę, że tutaj bym upatrywał kolejną, kolejną ścieżkę, tak, czyli perowskity w połączeniu z krzemem. Dziękuję Ci ba bardzo, Maciej, za tę rozmowę. I trzymam kciuki za e, Twoje prace naukowe. Ogromnie dziękuję. A jednym z najlepszych wydziałów fizyki na świecie. Byliście w pierwszej setce. W tym rankingu jesteście między 100 a 150, ale cały czas uważam, że jest to, że jest to bardzo, bardzo dobry wynik. To jest chwilowa fluktuacja. Chwilowa fluktuacja. Trzymamy Wróciły kciuki za wzrost między innymi dzięki pracom, takim jak twoja. Tak, dziękuję serdecznie. Dziękuję Ci bardzo.